Kryzys klimatyczny jest szerokim i złożonym problemem. Na szczęście mamy całą masę rozwiązań, całą masę działań, które możemy podejmować w różnych sektorach i w różnych obszarach naszego życia, by redukować emisję gazów cieplarnianych i chronić klimat. Przez najbliższe 10 minut przedstawię jedno z takich działań, a mianowicie strategię ponownego użycia, czyli wielorazowość. Wskażę na działania na różnych poziomach. Na poziomie systemowym działania, które podejmować powinny rządy, następnie działania, które polecam, by podejmowały firmy oraz działania, które podjąć może każdy z nas. Wraz ze wzrostem globalnego zaludnienia oraz wraz ze wzrostem naszego tempa życia pojawiła się coraz większa potrzeba na produkty, które są wygodne oraz szybkie i łatwe w użyciu. Ta potrzeba w połączeniu z globalizacją przyczyniła się do wytworzenia takich modeli konsumpcyjnych, które mają znaczący wpływ na naszą planetę. Według Europejskiego Urzędu Statystycznego odpady opakowaniowe stanowią 36% odpadów komunalnych w Europie. Różne kraje stosują różne metody, różne rozwiązania w ramach gospodarki odpadami. Jednak w międzyczasie wydobycie surowców wzrasta i to wzrasta w tempie znacznie szybszym niż tempo, w jakim planeta jest w stanie te surowce zregenerować. Obecnie większość systemów gospodarki odpadami skupia się na recyklingu jako głównym rozwiązaniu, by redukować ilość odpadów. Jednak biorąc pod uwagę priorytety gospodarki o obiegu zamkniętym oraz różne dostępne strategie cyrkularne, recykling nie powinien być rozwiązaniem numer jeden. Znacznie wyżej w hierarchii są działania takie, które umożliwiają, by produkty i materiały były ponownie użyte, użyte w nowy sposób, by produkty bądź ich komponenty były w fabryczny sposób odświeżone i zawrócone do obiegu, bądź też by mogły zostać wykorzystywane w produkcji nowych przedmiotów. Porównując wytwarzanie nowych przedmiotów, czy też recykling do strategii wielorazowych, do strategii ponownego użycia, widzimy, że wielorazowość może zdecydowanie prowadzić do tego, że zużywamy mniej energii oraz mniej surowców pierwotnych. W 2019 roku kraje członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych poprosiły o wskazówki, jak walczyć z zanieczyszczeniem wynikającym z używania jednorazowych przedmiotów plastikowych. W odpowiedzi na to zapytanie w 2020 roku powstał raport, w którym zawarta została metaanaliza 50 istniejących ocen cyklu życia, czyli tzw. badań LCA, Life Cycle Assessment, dotyczących jednorazowych przedmiotów plastikowych oraz ich alternatyw. Konkluzja tego raportu była bardzo jasna. Problemem jest jednorazowość niezależnie od wykorzystanych materiałów. W raporcie zaleca się, by kraje przyjęły strategię, przyjęły priorytety gospodarki o obiegu zamkniętym. Kraje powinny promować, wspierać oraz finansowo zachęcać do zastępowania przedmiotów jednorazowych wielorazowymi, ponieważ w ten sposób możemy zapewnić, by produkty i surowce pozostawały w użyciu przy zachowaniu możliwie jak największej wartości na jak najwięcej czasu. W raporcie zostały też zawarte 8 rekomendacji, a wśród nich między innymi: promujcie przedmioty, rozwiązania wielorazowe. Mają one mniejszy wpływ na środowisko niż rozwiązania jednorazowe. I im więcej użyć takiego wielorazowego przedmiotu, tym ten wpływ maleje. Ponadto redukujcie używanie przedmiotów jednorazowych, niezależnie od materiału, z którego są one wykonane. Często zamienienie jednorazowego plastiku na jednorazowy papier czy jednorazowy bioplastik nie zmniejsza kosztu środowiskowego, ale jedynie zmienia elementy, które składają się na ten koszt środowiskowy. Ważne też w rekomendacjach było wskazanie na promowanie projektowania zasobooszczędnego i cyrkularnego. Prawidłowo sformułowane przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta mogą pchnąć firmy właśnie ku takiemu projektowaniu. I finalna, jedna z ważnych rekomendacji, badania LCA. Biorąc pod uwagę dane z badań LCA, czyli ocen życia produktu, dodawajmy do nich także dużą porcję informacji z innych źródeł.
Oceny cyklu życia produktu są bardzo wartościowe, ale pamiętajmy o dwóch rzeczach. Często nie brane jest w nich pod uwagę wpływ na przykład zanieczyszczania, znaczy się wpływ danego produktu na zanieczyszczanie czy na przedostawanie się odpadów do środowiska. Nie brane pod uwagę jest też wydzielanie się mikroplastiku czy wpływ na zdrowie. Ponadto oceny cyklu życia opierają się na licznych założeniach przyjętych przez autorów, które nie zawsze w każdym kontekście będą zgodne z rzeczywistością w danym miejscu. Przekaz Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jasny. Stawiajmy na dobrze zaprojektowane rozwiązania wielorazowe, gdyż mogą one pomóc w redukcji emisji poprzez zmniejsze zużycie energii, zmniejszenie potrzeby na zapotrzebowania na surowce pierwotne oraz zmniejszenie generowania ilości odpadów. W tym kontekście, mówiąc o dobrze zaprojektowanych rozwiązaniach wielorazowych, co mamy na myśli? Co to znaczy dobrze zaprojektowane? Wspominałam już o projektowaniu zasobooszczędnym i cyrkularnym. Ponadto platforma ReLoop oraz organizacja Zero Waste Europe w wydanym w 2020 roku raporcie określiły 4 istotne parametry, które mają wpływ na to, czy dane rozwiązanie wielorazowe faktycznie ma mniejsze emisje niż rozwiązanie jednorazowe. Te 4 parametry to transport, produkcja, ilość cykli użyć oraz faza końca życia produktu. Firmy, które wdrażają rozwiązania wielorazowe, które je tworzą, powinny zdecydowanie przyjrzeć się tym 4 parametrom, tak by ich rozwiązania były zaprojektowane w taki sposób, by emisje w tych 4 obszarach były możliwie jak najmniejsze. Na przykładzie szklanej butelki spójrzmy właśnie na te 4 parametry. Transport. Czy taka szklana butelka będzie transportowana na duże czy małe odległości? Czy forma transportu będzie niskoemisyjna czy wysokoemisyjna? Jeżeli będzie to pojazd elektryczny, jaki jest miks energetyczny w danym kraju? To wszystko będzie istotne. Kolejny parametr – produkcja. W przypadku szkła proces produkcyjny zdecydowanie jest wysoce energochłonny, także ma wysoki ślad węglowy. Ale możemy ten ślad zredukować poprzez kolejne 2 parametry. Ilość cykli użycia. Im więcej cykli użycia, tym mniejszy całościowy wpływ na środowisko, ponieważ ślad węglowy etapu produkcji rozkłada się na wiele użyć. I finalnie ostatnia faza życia produktu. Jeżeli taka butelka po wielu użyciach trafi do recyklingu, to wtedy ślad środowiskowy fazy produkcji kolejnej butelki będzie mniejszy, ponieważ wykorzystany będzie surowiec wtórny, a nie surowce pierwotne, które musielibyśmy pozyskać i wiązałoby się to z wyższymi emisjami. Powtórzę więc, istniejące raporty, badania LCA oraz ich metaanalizy jasno wskazują na to, że rozwiązania wielorazowe mogą być lepsze dla środowiska niż rozwiązania jednorazowe. Wielorazowość ma też wiele dodatkowych korzyści. Przykładowo może prowadzić do zmniejszenia zanieczyszczania oraz zmniejszenia ilości odpadów, które trafiają do środowiska. Ponadto może motywować firmy do projektowania przedmiotów, które będą trwałe i zaprojektowane w taki sposób, że będzie można je w bezpieczny sposób używać przez długi czas. W zamian firmy będą mogły cieszyć się takimi korzyściami wielorazowości, jak oszczędności finansowe w skali długofalowej, budowanie lojalności klientów, czy też możliwość pozyskiwania, zbierania wartościowych danych na temat produktu, jego cech i tego, jak klient tego produktu używa, dzięki możliwości monitorowania użyć wielorazowego produktu. Patrząc szerzej, jeszcze inną istotną korzyścią jest też to, jak zmieniać się będzie relacja konsumentów z produktami czy opakowaniami w momencie, gdy będą one wielorazowe, a nie jednorazowe. Zmiana tej relacji może się przyczynić do tego, że ludzie będą bardziej skłonni do bardziej świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji. No właśnie, co my jako konsumenci możemy zrobić, jeżeli chodzi o kwestie wielorazowości? Po pierwsze, mając świadomość tego, co powinny robić rządy, co mogą robić firmy, na pewno powinniśmy tam, gdzie to możliwe, wywierać nacisk, wywierać wpływ, by te działania były podejmowane. A ponadto współtwórzmy rzeczywistość, gdzie wielorazowość jest standardem, jest czymś normalnym. Sami możemy to robić każdego dnia. Wyobraźmy sobie taki dzień. Poniedziałkowy poranek,
chaos w domu, jestem spóźniona, nie zdążyłam wypić kawy w domu, więc taką kawę mogę sobie w termosie zabrać do pracy, by uniknąć konieczności kupowania kawy w jednorazowym kubku na wynos. Mogę też wziąć ze sobą wielorazowy kubek i kawę na wynos kupić do tego wielorazowego kubka, albo mogę po drodze znaleźć kawiarnię, która napoje na wynos sprzedaje w wielorazowych, kaucjowanych kubkach firmy Take Cup. Po wypiciu takiej kawy mogę oddać kubek w innej kawiarni już bliżej biura, która też korzysta z kubków kaucjowanych. Na lunch, na obiad w firmie mogę przynieść sobie z domu kanapkę, nie w jednorazowym foliowym woreczku, ale w wielorazowym pudełku. Mogę w firmowej kantynie zjeść obiad, może jeszcze do niedawna był on serwowany na jednorazowych talerzach, ale dzięki właśnie wpływowi i naciskowi pracowników są już normalne wielorazowe talerze. Albo mogę, jeżeli mieszkam w Trójmieście na przykład, mieć w lodówce pyszne wegańskie danie przygotowane z lokalnych składników przez firmę Wegewek, która swoje dania sprzedaje w wielorazowych opakowaniach, gdzie kaucją objęty jest nie tylko słoik, ale także służąca do jego zamknięcia gumka, pokrywka, a nawet etykieta, która także jest wielorazowa. No i cóż, powiedzmy, że po południu w firmie, w biurze przychodzi do mnie przesyłka. Prezent świąteczny dla męża zamówiłam nie na adres domowy, ale na adres do pracy. I przesyłka ta przychodzi w wielorazowej torbie wysyłkowej firmy Pakorang. Wyjmuję zawartość, w drodze do domu oddaję torbę do punktu zwrotu i wiem, że taka torba będzie jeszcze kilkadziesiąt razy wykorzystana. To tylko kilka przykładów tego, jak możemy wdrażać wielorazowość na co dzień. Na pewno takich opcji jest jeszcze więcej. Wspomniałam firmy Wegewek, Pakorang oraz Take Cup, bo bardzo ważne też jest, byśmy wspierali firmy, które już wprowadzają na rynek rozwiązania wielorazowe. Ważne jest, byśmy dali im oraz ich konkurentom jasny sygnał, że jesteśmy gotowi na te rozwiązania i że chcemy, by były one dostępne na szeroką skalę. Mam nadzieję, że przekonałam Was o wielu korzyściach płynących z rozwiązań wielorazowych. I cóż, sprawdźcie, by to wystąpienie także było wielorazowe. Prześlijcie je znajomym, udostępnijcie w internecie i wspólnie zachęćmy więcej osób do wielorazowości. Dziękuję.